26 grudnia 2004, wyspy Surin, u wybrzeży Tajlandii. Ludzie z zaciekawieniem podziwiają dziwne zachowanie morza. Wygląda to, jakby prądy morskie oszalały. Grupa japońskich turystów wskakuje wykąpać się w dziwnych, lecz niewielkich falach. Chwilę później pojawia się panika. Prąd jest zbyt silny. Osoby w wodzie są zdane na jego łaskę. Pojawia się silny przypływ, który odstrasza ludzi z plaży. Woda wdziera się w głąb wyspy z potężną mocą. Turyści w tym samym czasie zostali wyssani na otwarte wody. Wielu z nich nie przeżyje. Niedługo później w rejonie Khao Lak ludzie obserwują ogromny odpływ. Wielu z nich wykorzystuje niecodzienne okoliczności i idzie zwiedzać odsłonięte dno. Zbierają muszelki, inni idą się kąpać w oddalonej wodzie. Dominowało zaciekawienie, nie było paniki. Miało się to wkrótce zmienić. Na horyzoncie woda zaczyna się kotłować. Oczom turystów ukazuje się biała grzywa wielkiej, niekończącej się fali. Ten sam dzień, parę godzin wcześniej, 6:58, mieszkańcy Sumatry są wybijani z codziennego życia przez potężne wstrząsy. Nie da się nawet ustać na nogach. Zawalają się niektóre budynki, raniąc osoby. Wszystko to dzieje się ponad 160 km od hipocentrum, które znajdowało się na dnie oceanu, 30 km pod poziomem morza. Z tego powodu mieszkańcy uniknęli najsilniejszych wstrząsów. Zmierza jednak do nich coś znacznie gorszego. Przez następne godziny umrze ćwierć miliona ludzi. W wyniku gwałtownego przesunięcia się wielkiego obszaru pod wodą wypychane są potężne masy wody. Według szacunków 1200 km uskoku tektonicznego osunęło się o 15 metrów do strefy subdukcji, której płyta indyjska zanurza się pod płytę birmańską. Dno morskie płyty birmańskiej podniosło się o około 10 metrów. Tworzy się tsunami. Tsunami na oceanie jest praktycznie niezauważalne. Mimo iż przemieszcza się z prędkością nawet 800 km na godzinę, dla statków jest niegroźne, co często zakłamują filmy katastroficzne. Tsunami z nazwy to po japońsku fala portowa. Nazywa się tak, gdyż to właśnie dopiero przy brzegu okazuje swoją moc. W dawnych latach japońscy rybacy wypływali w morze, a gdy wracali zamiast domu, widzieli gruzowiska. Zjawisko nazwali właśnie jako tsunami. Fale wytworzone przez trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,1 rozchodzą się w każdym kierunku. Pierwsza na drodze jest Sumatra, prowincja Aceh. Te tereny leżą bezpośrednio naprzeciwko strefy subdukcji i nie były chronione żadnymi naturalnymi barierami. Fale docierają tam w zaledwie 20 minut. Świadkowie opowiadają o nagłym, gwałtownym odpływie, odsłaniającym dno na 500 metrów. Następnie nastąpił bardzo szybki przypływ, który zaczął zalewać plażę. Miał on wysokość zaledwie 1 metra. Było to jednak dalej dopiero preludium. Na horyzoncie pojawiła się wielka biała grzywa. Druga fala była znacznie większa od poprzedniej. Nie istnieją żadne nagrania z miasteczek najbliżej epicentrum. Jedyne co nam pozostało to obrazy zniszczeń, które wyrządziła miejscami ponad 20-metrowa ściana wody. Dostępne są jednak nagrania z leżącego nieco dalej banda Aceh. Tam najpierw przyszła pierwsza niewielka fala, po której dopiero nastąpił odpływ. Następnie dwie, dużo wyższe fale szybko wdarły się parę kilometrów w głąb lądu. To nagranie zostało nagrane w centrum miasta, parę kilometrów od wybrzeża. Zauważyć można powoli poruszający się przód fali. Chwilę później ukazana jest reszta tsunami, które zmieniło ulice miasta z populacją ponad 26 tysięcy w rwące rzeki. Nagrania bliżej plaży ponownie nie istnieją. Gwałtowny odpływ dokończył dzieła zniszczenia. W samym Banda Aceh umarło 60 tysięcy ludzi. Wliczając całą Indonezję, było to już 160 tysięcy. Ta
taka ogromna liczba wzięła się z nieprzygotowania ludności na takie wydarzenie. Mimo iż wszyscy czuli trzęsienie ziemi, praktycznie nikt nie zdał sobie sprawy, co może przyjść za nim. Tsunami następnie uderzyło w oddaloną o 17 tysięcy kilometrów od epicentrum trzęsienia Sri Lankę, gdzie zabierze ze sobą kolejne 35 tysięcy ludzi. Następna jest omawiana na początku Tajlandia. W Khao Lak turyści obserwują nadciągające masy wody. Brzmiały one jak zbliżająca się potężna burza. Nadal nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji, wszyscy obserwują i oczekują, co następnie się wydarzy. Niektórzy zaczynają rozumieć, co się dzieje. Jedną z osób jest 10-letnia Tilly Smith z Wielkiej Brytanii. Dziewczynka, pamiętając lekcje ze szkoły o tsunami, powiadomiła rodziców o zagrożeniu. Ci niezbyt przekonani jednak postanowili posłuchać się rady córki. Wrócili do hotelu, gdzie zgłosili spostrzeżenia do lokalnej obsługi. Ta, zauważywszy sytuację, zaczęła nawoływać do ewakuacji plaży. Niestety była to tylko mała część wybrzeża. W niektórych miejscach ludzie stali przy dawnej linii brzegu do samego końca. Dziesięciometrowa fala pochłonęła większość tych ludzi. Siła uderzenia przez takie masy wody mogła sama okazać się zabójcza. Jeśli ktoś przeżył pierwsze uderzenie, to znalazł się w prawdziwym horrorze. Prawdopodobnie już ranni, w rwącej rzece pełnej niebezpiecznych śmieci ludzie musieli utrzymać się na powierzchni. W rejonie Khao Lak zginęło parę tysięcy ludzi. Ciała tych ludzi po odpływie są pozostawione na brzegu, w śmieciach zostawionych przez fale. Nieco dalej na południu leżą wyspy Phibchi. Większość hoteli położonych jest w malowniczym połączeniu obu wysp. Ludzi tam również najpierw zdumił odpływ. Przez ukształtowanie dna forma tsunami jednak była zupełnie inna niż w Khao Lak. Woda z początku po prostu zaczęła wracać na miejsce. Nastąpił szybki, ale nie gwałtowny przypływ. Gdy poziom wody powrócił do normy, owa norma jednak została szybko przekroczona. Przypływ się nie zatrzymywał. Poziom wody podnosił się coraz wyżej, aż woda zaczęła wlewać się wewnątrz wyspy. Ludzie zaczęli panikować i uciekać. Ponownie wielu z nich tsunami kompletnie zaskoczyło. Niektórzy znaleźli się odcięci od ucieczki z wciąż podnoszącą się wodą, której prąd był coraz silniejszy. Tsunami z południowej strony miało wysokość 3 metrów. Dewastacja miejsca została przypieczętowana drugą, dwa razy wyższą falą ze strony północnej. Większa fala spotkała prąd z mniejszej i zmieniła go o 180 stopni, podmywając wszystko na drodze. Ludzie w kompletnym szoku, nie do końca wiedząc, co się dzieje, są zabierani przez fale na otwarte wody. Łącznie w Tajlandii zginęło nawet 11 tysięcy ludzi. Uderzone zostały nawet Indie, gdzie ofiar było jeszcze więcej. Fale, utraciwszy większość swojej energii, uderzyły też w inne miejsca, również zabierając kolejne ludzkie istnienia. Oficjalnie łącznie zginęło 230 tysięcy osób. Z nieoficjalnych danych mogło być to nawet więcej. Tsunami zwiększyło świadomość dotyczącą tego zjawiska na całym świecie. W strefach zagrożonych nimi, na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, powstały nowe obiekty, które dzięki wysokości mają chronić ludność przed przyszłymi wielkimi falami, które niestety prędzej czy później na pewno się wydarzą. O ile ludzie wtedy dalej będą pamiętać o wydarzeniach z 2004, to liczba ofiar nigdy więcej nie powinna być już tak duża.